I chyba podjeżdża kolejna nowa Dacia. Takim bez zarysowań lakieru, co istotne. Jest tutaj na przykład Hilux z przebiegiem 90 km. Ta Dacia przede mną ma 2000 km przebiegu i fajnie będzie zrobić takie zestawienie mojego na seryjnych oponach, które są wielosezonowe, a tam mam już takiego lekkiego Arteka, więc no bezpośrednio myślę, gdzieś tam uda się w jakimś terenie porównać, jak sobie radzi moje auto, a jak sobie radzi auto, które ma po prostu takie opony. O, a tutaj jest super miejscówka. No i udało się zaprezentować prawie wszystkie samochody. Nie wiem, czy ta Mazda się gdzieś tam z tyłu załapała, ale generalnie to cały nasz peleton. Tempo jest takie niezłe, terenową jazdę trochę. Ja raczej jeżdżę wolniej w terenie, ale no trzeba się dostosować do grupy. Właśnie. Te opony też tak fajnie nie wybierają. No ale trzeba jakoś z tym sobie żyć. No i dobra, i to tyle. Jeszcze dobra. To w ogóle ostatnio były zawody i tutaj w ogóle wszystko się wypaliło. Tutaj normalnie były trawy, chaszcze i tak dalej i widać, że ktoś to chyba powypalał, bo tutaj jest wypalone, tam gdzie ruszaliśmy jest wypalone, więc trochę to wygląda celowo. O, i będziemy sobie zjeżdżać gdzieś tutaj w boczek, w teren. Trochę zwolnimy, bo można. Czego się obawiam, jadąc tym autem, tak naprawdę tylko ryz na lakierze i tego, że oczywiście zderzaki się porywają, bo od spodu jest metalowa płyta, nie powinno być żadnego problemu. I co jeszcze, cały czas jadę na trybie auto, nie robię blokady na cztery koła z tego względu, że po prostu co chwilę będziemy pewnie zjeżdżać gdzieś na asfalt i o tym zapomnę. Raz mi już o tym przypomniało, po prostu napęd daje o sobie o tym znać takim głośnym terkotaniem, więc póki da radę, no to wolę jeździć w tym automacie, żeby o tym nie myśleć i nie pamiętać. Jak zrobi się naprawdę gdzieś tam ciężko, to dopiero załączę to 4x4, bo szkoda mi tego napędu. Gdzieś po prostu zapomnę, wyjadę na asfalt i pewnie się nie rozleci, bo opony będą w błocie i tak dalej, więc to będzie duży poślizg, ale po prostu lepiej mieć to na uwadze. A my tutaj takim zdrowym tempem jedziemy. W sumie 100 km do przejechania, więc no, chyba nie ma co się oszczędzać. Dobra, damy 4x4, jest zapięte i lecimy przez ten piasek.
pomogło wyłączenie trakcji. Na filmie nie będzie czuć zapachu sprzęgła, ale tu czuć. I to grubo. Dobra, już wiem co tu będzie. Będzie zabawa wykopywanie tego 3-tonowego auta. Powiedzcie, nie mamy tyle spadli, żeby go wykopać. Właśnie się zastanawiam, jak... Ale tu coś strzela. Jak go głęboko mogę zakopać? Tyle, ile masz sił w rękach, żeby go odkopać. No, znaczy... Siadaj to mocno. Znaczy, nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że masz dość duże ciśnienie chyba ustawione. No na pewno, więc nie chce mi się tego wyrzucać. No ja wiem, jak to jest właśnie, no, ale to dużo daje, nie? Jednak. Wiem. Właśnie chyba będę musiał cofnąć i wrzucić. Z tym tonarzem chcesz się tu pobawić? Właśnie nie wiem, ale jest to coś w zawieszeniu, jakby w wahaczu, albo nie wiem. Aj, dodżu poszedł. Dzimniak pełnym piecem. Ale idziemy do Daćki. Chyba przesadziłeś tym ustawieniem. Opa, no nie robi. Co mam? Chciałbym stąd jeszcze zjechać, wbrew pozorom. Nie jest to takie proste. Ale to chyba jak... Tak, no. Oj. Bez rozpędu to nie da rady. On tu nie podjedzie na tych oponach. Nie ma szans. Ale to chyba się to suniesz, jak dasz w lewo trochę koła. Tak. Znaczy muszę trochę się... Co? Nie, chyba da rady w końcu to dać. A daster, no kurde. No zobacz. Nawet bez zająknięcia. Dokładnie. Trochę ta galęta to przeszkadzała, nie? Zagracił drogę, no i tyle, no. Niestety. Ciekawe, czy disco kontynuuje tradycję awarii starych disco. No, chyba na razie zderzak cały. Robię reset zużycia paliwa. Jestem ciekaw, ile będzie spalać w takim bardziej terenowym, powiedzmy, bardziej w takiej terenowej trasie. Wcześniej było średnio 8,2. No i zobaczymy, ile tam po 15 km, czy tam 10 nam wyjdzie spalanie. Ok, dałem asystent zjazdu. No, chyba tutaj dojechaliśmy do takiego wąwozu, gdzie podobno jest przyczepność, ale trochę kamieniście i tak dalej. Okej, zniknęła Dacia. Za zakrętem to jedziemy. Zobaczę na asystencie, jak to... Okej, hamuję. Puściłem wszystko, nie dotykam gazu, nie dotykam hamulca. Prędkość około 10 km na godzinę. No, ma co tutaj robić, ten system. Trzeba przyznać. Trzeba powiedzieć, że napracował się ten system, naprawdę. Czułem,
Czułem, że wszystkie koła naprawdę tutaj ostro hamowały. Nie wiem, jakby to auto się zachowało bez tego systemu, ciężko mieć jakieś porównanie. Ale systemik działa, robi robotę moim zdaniem. Dobra, i wracamy sobie na takie drogi. Aha. Jest. Pierwsze koty za płotem. Co to ma być w ogóle? Przód, tył i boki. Ok, w ten sposób można to powiedzieć. A tu będzie. Aha, sam wysokościowy. Że on tutaj rysuje. Ja po prostu wykreślę, ale że jesteśmy w takiej okolicy, gdzie raczej jest dość płasko, no to ten wykres nawet tutaj za bardzo się nie zmienia. A my dalej sobie jedziemy takimi wolnymi drogami. Ok, dalej takie leśno-polno drogi. No i spalanie na poziomie średnim 9,7 litra, czyli można powiedzieć, że w zasadzie to co w mieście, czyli dużo ruszania, zatrzymywania, raczej niskie biegi, 1, 2, czasami 3. No i taka prędkość 30, 50 maksymalnie, więc można powiedzieć, że w takim dość lekkim terenie, no to właśnie będzie to spalanie na tym poziomie. To by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o moje oponki. Tutaj, a tutaj. Ten tył to tylko tłumik lekko tam, wiesz. Ten przód tak zatonął. Highlifting nowy jeszcze widać taki. Tak, piękniutki. Farm Jack, czyli oryginalny chyba. Nie, co? Nie? A, myślałem, że może. Okej. No to może opowiesz, czemu zmieniłeś Wranglera na Dostera. To ze względu na wyjazdy na trasy. Bo generalnie Wrangler jest fantastycznym samochodem w teren. Jest ikoniczny wręcz oczywiście. Ale wiesz, ponieważ ma aerodynamikę cegłówki, a jeszcze miałem krótkiego Wranglera, no to jakikolwiek wyjazd na trasę i przy 100 na godzinę miałeś wrażenie, że zaraz będziesz startował. Aha, okej. Czyli opory powietrza i hałas generalnie i tak dalej. Tak, no, komfort jazdy na trasie nie istnieje. Tutaj oczywiście zupełnie inna bajka, no bo to jest auto
o zupełnie innym przeznaczeniu i zupełnie innej kategorii, więc nie ma się co oszukiwać, że to jakkolwiek miałoby szansę się równać z Wranglerem. Niemniej rzeczywiście jest tak, że faktycznie, wiesz, mogę sobie spokojnie pojechać, nie wiem, czy to do rodziny gdzieś na drugi koniec Polski, czy coś, i nie muszę się martwić, że mi łeb odpadnie w międzyczasie. Także no jest duża różnica, jeżeli chodzi o taki codzienny komfort użytkowania, bo Wrangler na daily to się przeciętnie nadaje. Rozumiem. A kiedy odebrałeś Dustera? Nie wiem, co, 2 miesiące temu. Aha, no to podobnie jak ja. Czyli tak, ciekawie, ile tak Dusterów będzie kończyć właśnie na wklejce, w piachu. Myślę, że z czasem coraz więcej. Dobrze. A dzisiaj nawet tak pomyślałem, że może zastąpić jakąś gitarę tego typu samochody, bo jednak one kiedyś zgniją, wyginą. No to prawda. No ładnie, ładnie idzie. No i plusem przy highlifcie jest to, że podnosisz za koło, więc teraz de facto przydałby się kawałek jakiejś dobrej gałęzi, a jak nie, to na dywanikach damy radę. W razie czego są tam, jakby coś było, bo tutaj nie widzę, ale jak coś, to są duże takie kłody. Za mało. Mi się te progi podobają. Za mało waży ten ram, po prostu. Nie wiem. Musisz na pakę dorzucić ze 2 tony. Stój! Jeszcze kawałeczek? Tylko nie mnie. Dobra, stop! I stój tak. Nie zjeżdżaj do tyłu. Wyskoczył. Tak. Czekaj. Ty chcesz jechać? No chyba tak. Bardziej twarde, nie? Może będzie. Ram na drodze. Czekaj się. A ubezpieczenie masz? To nie było raz. Klapa plastik, co uważasz? Wspaniała, to była akcja. Dobra akcja. O, poszedł! Ogień! Z tego piachu, to obstawiam, że po prostu no, koła mieliły, auto nie jechało, więc no, ta średnia na pewno gdzieś tam podskoczyła. No, ale to myślę, że i tak 12 litrów, nawet gdyby wyszło tam w jakimś takim terenie, to bez tragedii. Dobra, ja mam takie ciuchy, nie przeszkadza. Nie. Żegnamy się z Dusterkiem. Wyciekł, wraca na leżeć.